Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w kolejnym 34 odcinku, albo nawet już 5, bo 34 odcinek z Borderlandsa, wybaczcie, ale naprawdę już mi się tak mieszają te ilości odcinków, bo no jest taka prawda, że troszeczkę za długo tę serię robię i dlatego potem mi się już mylą te ilości odcinków. No to teraz ruszamy do Rust Commons znowu, tam mamy misje poboczne. To są już ostatnie misje poboczne tak naprawdę. Chyba, że jeszcze się dobrze rozejrzę i coś jeszcze znajdę. Nie wiem, zobaczymy. Trzeba się dobrze rozejrzeć. Gdzie to jest? Dokładnie tutaj. No to trzeba sobie pojazda skołować. I ruszamy. Dzisiaj postaram się coś walnąć z MTA, więc możecie być pewni, że coś z tego może być. No, muszę jakoś rozjechać te pojazdy, kurde, pająki chciałem powiedzieć. A jak się fajnie złączyły w jedną. Jeszcze gdzieś? Chwileczkę, hajsy trzeba podnieść. To jest ważna rzecz, to jest podstawa. I tam coś jeszcze leży. Grenade mode, bardzo słaby. Jeszcze trochę i 31 level. I wymieniamy grenade mode'a, który drastycznie zmieni po prostu ilość obrażeń zadawanych przez jednego granata. Nie wpadniemy przypadkiem do jakiejś dziury? Mam pewne wątpliwości. No właśnie. Tak też myślałem, że coś jest nie tak. To już tutaj. Deczkę. No, coś tutaj leży. Tak bez powodu by to nie leżało w takim miejscu jeszcze. What the fuck? Co to? O kurde, jakieś bossy. To latające gówno mnie tu atakuje. Wypad. Chwileczkę, ja cię tu zaraz skoszę. Kurde. Takie kozactwo będzie mi tu się... Zginiesz marnie, płoń, bestio. No, atakuj mnie. Pięknie. Kurde, jakiś boss. Jak dla mnie to był boss. Patrzcie, chciał mnie zaskoczyć. Nie zaskoczył. Nawet mi tarczy całej nie zabrał. Więc to była słabizna. No bo to był poziom 25, a my mamy 30. To co by nam takie plugactwo zrobiło? Praktycznie nic. Dobra, teraz chyba już mogę wziąć ze sobą to, co chcę. Czyli to, proszę bardzo. Patricia Tannis, Chief Scientific Advisor, Dahl Corporation, Day 224. The only conversations I have anymore are with this echo recorder. I've developed a relationship with it. Some cycles I sleep with it, and others I make it stay outside of my tent. My waning ability to discern logic from insanity is becoming cumbersome. I've been translating Eridian writings in between arguing with the recorder. Off for a few hours during my last sleep cycle, I heard you sneak out. If I were to pontificate, I would infer that the Eridian writings show a class-based society that was quite capable of both leadership and of armed conflict. Aha, no wysłuchaliśmy sobie tego. Szkoda, że mam napisy angielskie, ale kij z tym. Mamy kolejną. Dokładnie. Nie chcę mi się z nim walczyć. Jak mi przykro. Aha, nie wysłuchałem tego do końca, ale walić to. I tak chcę wykonać tylko tą misję. Szczerze, jakoś mi to jest najmniej ważne. It will take a few days to fix, but I was able to find many repeated instances of an event that takes place every 200 years. It's repeated many times with a symbol that looks not unlike a circle with an upside-down V in it. It's possible that this is the vault. And something about the vault happens every 200 years. Tonight, for dinner, I will have eggs. Tia, coś mówi o jakimś krypcie, że co 200 lat zmienia swoje położenie. Nie wiem, coś takiego. Ale raczej to nie jest nic ciekawego. No chyba, że to ma jakieś znaczenie. Gdzie to w ogóle jest? Na mapie. Aha, no to niedaleko już mamy. To się możemy przebiec. Co mi tam? Tam niedaleko mamy. No, nie jest jakiś kawał drogi. Od razu. Tylko trzeba będzie się przejść na górę, nie? Na górę? Tu mamy wieżyczkę. A, mogę sobie z łatwością ten turecik zniszczyć. Proszę. Dobra, ale gdzie my to mamy? Do czego szukamy? Chyba to jest jeszcze wyżej. No właśnie, jest. Jaki program? What the fuck? Pod jaru dostała. Aha, chyba znalazła kryptę. My findings, and it all seems to make sense. It looks like there are extreme measures to keep the vault secure, but that it can be opened every 200 years. The vault's contents must be extremely valuable, maybe better than the Atlas tech. But I cannot reveal this information to anyone just yet. If I'm wrong, I'm done, and if I'm right, the suits will claim it. I must find the vault myself. Find. Kolejny wyszedł. Zdychać tam. Kurde, gówna nie bandyci. Okej, i ostatnie. Dahl Corporation just shut down their mining operations here on Pandora. I think they are insane. That is, whoever is making the decision is insane. Iridium mining on this planet has been hugely lucrative for Dahl and has funded my project. It's been especially profitable given how low their labor costs are. I wonder what Dahl will do with all the unpaid convicts they've been using to work their mines. I wonder if any of them will be my friend. What? Why are you always so jealous of me getting new friends? I'm turning you off. Mogę to jakoś minąć? Nie wiem. Specjalnie wjechać tutaj? O, fajnie. Mamy skrót. Au. Ty, coś we mnie strzelało. Skubane. Chciało mnie zaskoczyć. Nie ma. Chwileczkę, może jeszcze wykonamy jedną misję. To jest... to. O. Żebyśmy od razu stąd nie uciekali, tylko... jeszcze jedną misję wykonamy i dwie naraz oddamy. To będzie akurat dobre. To chyba trzeba będzie tutaj wjechać, zakładam. No, w tym miejscu jeszcze nie byliśmy, więc mamy teraz okazję. Tutaj na pewno też nie będzie nas nic takiego mocnego zabijało. No właśnie, 21 level. No nie wierzę, że go nie trafiłem do tej pory. Musiałem go w końcu. Jakie kupy. Ale trzeba będzie je wybić. Dobra, przyszedłem tylko po itemy. Tam trzeba będzie na górę się dostać jakoś. What the hell? Ty coś tu leży. Okej. Wow! Gdzie jeszcze nawalają? Tutaj. Jak mi mało zabierają tej tarczy. O! Teraz otworzyli drzwi. Proszę, jaki tu ładnie jadę. Po jeden expie, po dwa. A, co mi tam, zawsze coś. Traf go w końcu, kurde, chyba trzeba podejść do niego bliżej. Nawet bliska nie możesz trafić, co ty robisz? Zabijże go. A nie się nad nim pastw. Okej. Ammo. Tam coś jeszcze jest, trzeba to zebrać. Tylko jak tam skoczyć? Dobre pytanie. A plan już jest cięższy. Chyba, że tu wbijemy. A to jeszcze nie byliśmy. Muszę wam przyznać. Więc będzie trochę lutowania. Łoty! Zaskoczenia mnie wziął. Patrzcie, jaki typ spryciarz. Tak mnie chciał zrobić. Nie ma tak. Chwileczkę. Coś leży. O, i jest jeszcze jedna tam rzecz. Okej, teraz sobie tu wskoczymy. Teraz parkour. Trzeba liczyć na parkoura. Jest. I mamy całą misję z głowy. Dziękuję bardzo. Teraz możemy stąd iść, oddać misję i być zadowolony. Ze zrobionej misji. Jednej i tej drugiej. Okej, to chyba już tutaj. A tu tylko się respi pojazd. Trochę lipa. Ale dobra, możemy sobie zrespić. Co nam to szkodzi? I tak mamy niedaleko tutaj teleport. Okej, już jesteśmy. Szybciutko. Teraz oddamy tę misję. Nie to... Kurde, wiedziałem, że się pomylę. Oddamy tę misję. Nagroda będzie na pewno jakaś. Sprzedamy pierdoły i robimy fabularną misję. Chyba, że jeszcze coś jest w zanadrzu, tylko my o tym nie wiemy. Okej, ale szczerze mówiąc miałbym już dość tych misji pobocznych. Tak, szczerze mówiąc. Już lepsze by były te fabularne. Ale zobaczymy, coś może jeszcze będą mieli. Oddajemy, dziękuję. O, coś dostaliśmy. Oddajemy 6... Wow, 20 kafli żeśmy dostali. Ostro, ostro. O, Helena Pierce ma więcej misji, tak? To idziemy do niej. Jak ona ma więcej misji, to ja idę. Nie ma co. Masz misję? Masz misję! Wiedziałem. Claptrapowi można zaufać. Dobra, teraz gdzie mamy się kierować? Znowu Rust Commons West. Kurde. Ostro. Bardzo. No dobra, jak jeszcze są jakieś misje poboczne, to można wykonać. No, dlaczego by nie? Jak mamy, to korzystajmy. Póki można. Potem już nie będzie misji. Okej, świetnie. Jack's Other Eye. Aha. Dużo mi to mówi. Ale weźmy sobie pojazd, bo na pieszo to my tam nie dojdziemy szybciutko. Znowu się pomyliłem. No i widzicie, jaka to jest robota. Kiedy chcę wziąć pojazd, to biorę nie to, co trzeba. Kiedy chcę się tepnąć, biorę to, co nie trzeba. No i taka jest robota. To nie tutaj. Niestety Liv pomyliłaś drogi. Więc zjadłaś rozumy, równie dobrze. Teraz dobrze jedziemy? No wiesz, mogłabyś już tak, wiesz, no... Tutaj, kurde. No wiedz, że tam, co ty robisz? Ona naprawdę ma w głowie nie to, co trzeba. Ale, no wiecie, no to jest baba. Jeszcze syrena, no to się nie dziwić. Przyspieszymy jeszcze, żeby było turbo. Jeb, jak żeśmy się w budynek wrąbali. Chyba to już tutaj, nie? Takie mam przeczucie. To tak nawala. Taki kozak. O kurde, ale ktoś tam ostro też nawala. No to tutaj jest, nie? Kurde, ginże. O, ładny damage. Gdzie to może być? Może tutaj? Nie wiem, sprawdzam. Wszystko z ciekawości. A gdzie to może być? No, mnie to wskazuje, przynajmniej mnie, że to gdzieś jest tutaj. Może trzeba się wspiąć na szafkę? Hmm? O kurde, ale tam rzeźnia. Ktoś tam musi od strony... A tam jest jednooki Jack. Do zabicia. O kurde. Tak chce się bawić. No właśnie zauważyłem, że ma takie dziwne promienie. Więc musi nawalać tak dziwnie. O kurde. No patrz, kurde, idzie go zabić, idzie go zabić. Ło, ty. Głównie. No, 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 chłopak nawala nieźle, no to co mu się dziwić, że karmili go. Kurde. Takiej broni go nie zlikwiduje. Chwileczkę, może z bazuczki. Będzie łatwiej. Gdzie mam bazukę? O, dobra. Gdzie jeszcze nawalacie, no? Kurde, mam już tego dość. Jest! Już? Nie, to nie on. Szkoda. A to jednak on. Aha, jeszcze jego oko trzeba wziąć, tak? Chwileczkę. Dobra, najpierw trzeba tu pozażynać. Stwarzają tu maksymalne zagrożenie. Weźmy sobie jego rzeczy. Dawaj hajsy. Ale dalej coś. O, to jest jego oczko, dobrze. O to mi chodziło. Dobra. Czyli już zrobiliśmy swoje. Teraz stąd możemy uciekać. To gdzie samochód? Gdzie mój pojazd? Gdzie mój pojazd? Chyba tutaj, nie? No, jest mój pojazd, na szczęście. No okej, zwijamy manaty. No, wjedź jakoś. No, o to mi chodziło tylko. A, masz szczęście, przeżyjesz. Dobra, tylko teraz... Muszę stąd wyjechać. To stąd wyjedziemy, spokojnie. Ło! W beczkę to już żem się nie rąbnął, na szczęście. Ale źle pojechałem. Bo chcę się tepnąć. Okej, teraz już dobrze. Teraz tylko już możemy lepiej jechać. A, to było banalne, tylko po prostu musiałem go trochę... się z nim pocackać, żeby go dobrze zabić. No i wypadło z niego to jedno oczko, które żeśmy podnieśli. Dobra. Wysiadka. No, trochę mamy tego życia. Kurde, wypad, pad. Ptaki, kurde. Gówna. O, nawet dwie go trafiłem. Dobra, te panie się do New Heaven. I jeżeli już nie będzie żadnych misji, to od razu jedziemy z tą fabularną. Okej. No, czekajcie, najpierw to bym się gdzieś wyleczył kogoś, albo oddam jeszcze misję. Ale zakładam, że Helena będzie miała więcej tego. Nie ma już misji! Ty szujo! Czyli może inne osoby będą mieli misję, nie wiem. Się dobrze rozejrzę. Ty też nic nie masz. Kurde, no jaka bieda. A na mapę jakbym spojrzał. Aha, czyli lipa już, mówiąc inaczej. Dobra. The Middle... Aha, są jakieś nowe misje, The Middle. A gdzie to w ogóle jest? Zaraz sobie ogarnę, obczaję. Chwileczkę, najpierw amunicję bym sobie kupił. Coś jeszcze do czegoś? Rewolwerek. O, coś na sprzedaż jeszcze. O, właśnie. Żeby mi się nie dopanoszyło. Okej, sprzedajemy. Nawet nie sprzedałem jeszcze snajpery poprzedniego bossa. Pozdro. Więc wiecie. Sprzedajemy to wszystko. Żeby pieniądze z tego były. Aż mamy 500 000. Ja cię kręcę. To bogactwo nieskończone. Jak dla mnie. Kurde. Tyle pieniędzy posiadać. To jest w ogóle coś... No osiągalnego to jest, bo to jest oszczędzanie. Między innymi. A jak chcesz oszczędzać, to oszczędzaj. I na tym dobrze wychodzisz potem. Finansowo, a ty masz? Nic nie masz, kurde. Czy może chociaż jakaś jedna osoba będzie miała misję? Nie wiem, no cokolwiek. Same gówno tu macie, nic innego. A jakieś, nie wiem, lekarstwa, żebym sobie kupił. O, 2 klaptrapy. Miło. O, tu mamy aptekę. Dobrze. Jakieś klazmody, takie porządne, dobre, nie. Dobra, kupimy sobie trochę medykamentów, bo ich trochę straciliśmy. Dobra, do 9 starczy. Kupuj medykamentów. Tak, mamy kasy potąd. I jeszcze raz. Okej, wyleczeni. Jakieś dobre tarcze? Nie, nic tu nie macie takiego, co by nas zadowoliło. O, i dostaliśmy jeszcze 2000 doświadczenia. Co mnie to jeszcze bardziej raduje. Przynajmniej nas to bardziej przybliża do zdobycia 31 levela. To jak? Może skończyć odcinek? Może jeszcze nie kończyć? Ale coś w misji The Middle of coś tam. Teraz sobie tam zajrzymy. Bo jeżeli rzeczywiście są jakieś jeszcze takie zaległe misje poboczne, których ja nie wykonałem, no to opłaciłoby się. The Middle, zaraz znajdziemy. O jest, Middle of Now here. Aha, czyli tam się tepamy i koleś ma jakieś misje dla nas, nie? Zaraz zobaczymy. Bo jeżeli ma dla nas, a Claptrap nam powiedział dokładnie, to trzeba mu wierzyć i zaufać i zrobić tę misję. Chcę zrobić grę na 100 zł, to trzeba, wiecie, poświęcić się. Ten koleś ma misję, nie? Kto tu ma misję? Zaraz zobaczę na mapie. Mapa, kurde. Czekaj, gdzie mogą być jeszcze te misje? Nie, to chyba był fałszywy alarm. No niestety, tak nas oszukał nasz drogi Claptrap. Kimu w oko. Do New Heaven i robimy jeszcze misję fabularną. Jak damy radę oczywiście wszystko zrobić. Sorki, że przez chwilę nie mówiłem, ale coś musiałem szybko jeszcze przekąsić. Jeszcze tak przed zakończeniem odcinka. No nie ma tego! Kłamiesz, Claptrap, tym razem ci już nie uwierzę. A i to jest ten kontener. Dobra. O, i więcej misji dla nas. A, trzeba teraz zdać raport dla Heleny Pierce, czyli kompletny banał, żeby jeszcze użyć skilla dla przyspieszenia. Teraz właśnie skorzystam sobie z tej okazji. I tak mi się skill ładuje bardzo szybciutko. Co, masz jakieś misje? Skuterek? Masz? A, ma misję. No teraz to mu warto uwierzyć, ale jeszcze... Rightosman sunk. A, trzeba zatopić kogoś. Aż 3 osoby? Chwileczkę, może zdamy jeszcze raport Helenie Pierce. Masz tu, przy okazji nam wbije się level. Już się wbił. Dobra, wiecie co? Może jednak skończymy odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 34 odcinka z Borderlandsa. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I zaczniemy sobie od tej misji, gdzie trzeba będzie z 3 osoby zatopić. Nie wiem, bo to jest trzecia forma od topić kogoś to lub coś. To sobie wykonamy to w następnym odcinku. Jeszcze sobie przeszukamy szafeczki, czy nie ma nic ciekawego. Dobra. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Chyba już to mówiłem, ale wolę się nie powtarzać do 3 razy. Trzymajcie się, na razie, yo!